Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Ile lat ty nie pijesz? Ja nie piję od 2001 roku, 10 maja. Czyli 19 lat minęło. Tak, 10 maja 2001 roku skończyła się moja przygoda z życiem alkoholowym, nie tylko alkoholowym. Miałem uraz czaszkowo-mózgowy, który przerwał ciąg, który dziś mogę powiedzieć trwał myślę od połowy liceum, tak. Doszedłeś terapii swojej aż do początku uzależnienia i to są lata nastoletnie. Ja miałem podobnie, bo mi wyszło, nie wiem, czy to początek taki absolutny, ale też jak miałem jakieś 17 lat, to już widzę u siebie dzisiaj, że byłem uzależniony od marihuany, bo paliłem i miałem te wszystkie objawy, które się ma, czyli taka koncentracja na tym. I pamiętam, to był taki rok, dwa lata, kiedy ja codziennie w zasadzie myślałem o tym, żeby tylko skombinować kasę, żeby sobie z chłopakami, z kolegami zapalić, nie? Z alkoholem jest tak samo, do alkoholu też jest uzależniony, żeby było jasne, natomiast też doszedłem tak głęboko. Czyli normalnie. Czyli po prostu normalnie. Ja mówię, że od liceum, dlatego że kiedy byłem w trzeciej klasie ogólniaka, był bal maturalny klasy czwartej i ja na tym balu maturalnym upiłem się poważnie się upiłem i wtedy jako uczeń trzeciej klasy upiłem się z maturzystami, którzy już mieli przyzwolenie, żeby pić alkohol, tak? Na tym balu była cała dyrekcja szkoły i dyrekcja szkoły widziała, że ja jako trzecioklasista miałem dziewczynę maturzystkę, upijam się, no i wlepili mi sprawowanie nieodpowiednie na koniec roku, tak? I to był pierwszy taki symptom, taki konkretny bardzo, że poniosłem olbrzymią stratę, tak? Jeżeli alkohol nie rozpozna straty, że coś traci w swoim życiu, tak? To właściwie będzie całe życie zaprzeczał i właściwie no, piję, bo lubię, tak? No, ale słuchaj, od czasów liceum, ja nie wiem ile ty masz lat, natomiast od czasów liceum do tego 2001 roku to upłynęło no, kilkadziesiąt lat podejrzewam. Tak. I miałeś po drodze jakiś taki sygnał, że miałem żeby się zebrać? Wiele sygnałów, miałem sygnały właściwie co jakiś czas, bo to była trzecia klasa liceum, potem była matura, którą zdałem w terminie normalnie, bardzo dobrze zresztą. Było samobójstwo mojego brata w tym roku maturalnym, czyli dość duży stres, który też jakoś przeżyłem. Było niedostanie się na studia i pójście na korepetycje na rok, aby zdawać jeszcze raz na studia. Potem byłem studentem medycyny w Poznaniu. Te studia w terminie, egzaminy bez problemu, ale bez przerwy pijaństwo, tak? Na studiach alkohol towarzyszył mi właściwie w każdym tygodniu, kiedy jakieś kolokwium, a tych kolokwiów było całe multum, było oblewanie tych kolokwiów, tak? Było też, jeżeli w piątek było kolokwium, znane najczęściej pozytywnie, to potem był weekend, który był weekendem absolutnie odlotowo pijackim, tak? Bardzo sympatyczny, bardzo imprezowy, duże imprezy, duże spotkania, wielkie party. Miałem dom, kolegów, koleżanki, no, totalny high life i nie wiedziałem, że co zwróciło uwagę moich kolegów, tak? Tych przyjaciół, których do dzisiaj są przyjaciółmi, że kiedy myśmy się budzili, imprezy były jak gdyby całonocne. W sobotę rano zbieraliśmy się, żeby wyjść gdzieś tam. To ja przed tym wyjściem musiałem wypić sobie klina. I ten jeden, najpierw mi starczył jeden klin, jedno piwo, potem to były dwa albo trzy piwa. Potem byłem, całą sobotę byłem pijany
I całą niedzielę właściwie też leczyłem kaca z właściwie nie wiadomo skąd, czyli z... To się mówi w kulturze takiej polskiej, niestety to się tak nazywa często, tak zwany lekki rausz, nie? Czyli taki, tak, to jest lekki takie rausz, tłumaczenie, no. Że to jest takie niewinne, bo to tam jedno piwko, dwa piwka, nie? No to w sumie co strasznego, natomiast tak, to no. Powinniście z tego robić cały weekend, tak? To były już całe weekendy pijackie, to było leczenie siebie, swojego stanu, swoich drżących rąk, drżących emocji. Kolejną dawką alkoholu. Potem jako student medycyny dość szybko się zorientowałem, że żeby w poniedziałek być w miarę sprawnym, to dobrze robi na przykład też klin w poniedziałek albo tabletka relanium. Piątka relanium, dwie piątki, trzy piątki. To też tolerancja na te leki i na alkohol rosła. Tak? Jako lekarz miałeś dostęp pewnie bez problemu do tego. Jako lekarz potem medycyny, stażysta, stażysta w Wielkopolskim Centrum Onkologii, czy w dobrej placówce medycznej, realizującej bardzo dobre programy i dydaktyczne, i naukowe. Jako lekarz musiałem się ratować tym piwem i relanium, żeby w poniedziałek móc zacząć dobrze funkcjonować w pracy. Ja miałem jeszcze taką sytuację, że to był okres przemian w Polsce, stanu wojennego. My mieliśmy dużo znajomych, mam rodzinę w Niemczech Zachodnich, tak? I taki kolega z Niemiec studiował w Poznaniu. Ten kolega był też z zamiłowania piwoszem. No i ja jeżdżąc do nich, do Niemiec, na praktyki wakacyjne, które trwały po 3 miesiące tam co roku, też bez przerwy piwo, tak. No. Czyli piwo jak gdyby było wpisane w moje życie, w moje zachowania, w moje funkcjonowanie wręcz, tak muszę dzisiaj powiedzieć, tak. I nie zdawałem sobie, długo sobie nie zdawałem sprawy z tego, że to piwo powoduje na przykład to, że drżą mi ręce, że staje się niepełnosprawny, że na przykład wykonanie na praktyce wakacyjnej w Niemczech, w klinice niemieckiej, wykonanie pewnej procedury zastrzyku na przykład, albo nakłucia jakiegoś tam de facto nieskomplikowanego, ale wymagającego jakiejś takiej precyzji typu strzykawka i igła i trzeba trafić tam, gdzie ma się trafić, a nie tam, gdzie się przez przypadek uda trafić. Nie? To już był problem. No i pojawił się coś, co wcześniej nie występowało, wstyd, że ja nie umiem się wkłuć tak sprawnie, jak wkłuwałem się na przykład jeszcze rok wcześniej, tak? I fałszowałem to, że nie chciałem robić tych zastrzyków, nie chciałem robić wkłuć, nie chciałem stawać do stołu jako tam trzeci asystent do zabiegu jakiegoś, tak? Czyli to były już takie symptomy, które jak gdyby ograniczały moje funkcjonowanie. Mimo że ja to umiałem robić, to bałem się, że nie zrobię, bo mi się ręce trzęsą jak... A ile lat funkcjonowałeś jako czynny, jako onkolog? No, jako onkolog tak? Funkcjonowałem dość długo, bo funkcjonowałem tam przez mniej więcej 8 lat jako onkolog na oddziale ginekologii onkologicznej w Poznaniu, w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Żeby było jasne, jesteś cenionym, szanowanym specjalistą. Tak, wtedy byłem jak gdyby... Nikt cię nie uważał, nigdy nie uważa cię za jakiegoś tam konowała, który nie, robił dużą krzywdę. Nie. Mówię dlatego, bo jakby na zewnątrz, tak, dla klientów, nie dla pacjentów, byłeś szanowanym człowiekiem, który jest świetnym specjalistą i pomaga im przejść przez te choroby, nie? A w środku się działo... Pacjenci wiedzieli tyle, ile chciało im się powiedzieć, tak? Czyli pacjenci widzieli, że jestem, że mam prywatną praktykę, że mam prywatne gabinety, nie śmierdziałeś prywatne USG, prywatne endoskopie, to sprowadziłem sobie z Niemiec wszystko. Czyli gabinety z górnej półki na tamte lata, drugie USG w Poznaniu prywatne. Za tym szły olbrzymie pieniądze, czyli życie takie bajkowe. Pacjenci mnie cenili, te ultrasonografie wykonywane były dobrymi, czyli byłem dobrym lekarzem po prostu, tak? Cenionym z oddziału badania USG. USG było rzadkim badaniem. Badania endoskopowe to w ogóle było
jak gdyby w ogóle coś bardzo rzadkiego. Zatrudniałem ludzi do tej pracy, chirurgów. Czyli zbudowałem w latach 80, począwszy od 88 roku, prywatną praktykę lekarską ze sprzętem endoskopowo, też kolonoskopię, endoskopię, gastroskopię, plus pełna ginekologia, zbudowałem tę i onkologia, zbudowałem praktykę w czasach, kiedy takich praktyk nie było, tak? I za tym szły gratyfikacje i nikt nie wiedział o tym, że ja rano jestem na oddziale onkologii, ginekologii onkologicznej w Poznaniu, mam tych pacjentów, robię wizytę swoją dla swoich pacjentów, potem przyjmuję swoich pacjentów, robię im założenia, ponieważ to była onkologia ginekologiczna, założenia do pod szyjkę macicy, zakładanie korków ratowych, to jest dość taka procedura, która wymaga no, sprytu takiego ruchowego, tak, sprawności ruchowej, tak. I ja to wszystko potrafiłem robić, i co ważne, pacjenci i pacjentki sobie ceniły tę pracę, tak. Więc to mnie generalnie dowartościowywało, tak. Natomiast po południu jechałem do swojego gabinetu, gdzie też przyjmowałem te prywatne różne takie tam pacjentki. Tych ludzi było bardzo dużo, którzy chcieli się u mnie leczyć. Natomiast wieczorem i to codziennie, nie że co tydzień, tylko codziennie byłem od godziny 21 do 12. Było moje siedzenie przy flaszce z piwem i picie tego piwa, aż się po prostu nie położyłem spać. Rano wstawanie, relanium i jazda do szpitala. Nienawiść do samego siebie pewnie, co? Rosnąca. Żal do siebie, nie tyle nienawiść, ale żal, że dlaczego taki głupi jestem, że znowu sobie wieczorem popiłem, nie? Dlaczego taki, no weekend. A jak często sobie obiecywałeś, kładąc się spać, że nie będziesz już? Codziennie. Jeszcze była żona, też młoda lekarka, która syn, dziecko rosnące, rozwijające się, tak. No i różni koledzy, przecież ci koledzy, którzy współpracowali ze mną w tych prywatnych gabinetach, oni widzieli, że ze mną dzieje się coś niedobrego, tak, że ja nie funkcjonuję normalnie, że te gabinety nie funkcjonują normalnie, że to wszystko jest na gnijanych nogach i to wszystko w roku 93, 94 podupadało i w końcu upadło, tak? I to się wszystko rozsypało, jak domek z kart, tak? Ja zmieniłem lokalizację gabinetów raz, drugi, trzeci raz, żeby jak gdyby zacząć działać. A dlaczego to upadło? To ma związek z alkoholem? Czy... Jeżeli było ogłoszenie w gazecie, że będę przyjmował od godziny 15 do 18, a o 15 nie było mnie w tym gabinecie, no to ludzie tracili zaufanie. Nie było cię dlatego, bo choroba się posuwała i nie byłeś w stanie przyjść po prostu do roboty. Ja nie byłem w stanie funkcjonować, tak? Jak miałem przyjechać do gabinetu, jak się cały trząsłem, tak, że nie byłem w stanie... Znasz kogoś, przeskoczę trochę z tematu, bo jesteś onkologiem, ale też od lat jesteś już terapeutą uzależnień i tym się zajmujesz, pomagasz innym uzależnionym. Znasz tak naprawdę osoby, które też powiedzmy porównywalnie dobrze funkcjonują tak na zewnątrz, nie? Mają jakąś taką fajną robotę, pieniądze, tak jak to powiedziałeś, takie bajkowe życie, którym udało się to bajkowe życie jakoś tak dowieść do końca, a mimo uzależnienia. Czy wszyscy po drodze się zaczynali rozsypywać? Czy ty masz jakieś takie spostrzeżenia? No, mam teraz nie mówiąc o personaliach oczywiście, bo to wiadomo. Tak, od 3 dni mam pacjentkę nową. W sprawie, której przyszedł do mnie partner. Jest to, no tak nie bardzo jest mi to zręcznie mówić. W każdym razie kobieta lat 50 parę. Celowo nie mówię dokładnie wieku, ale tak, po 50 kobieta z jednego ze szpitali i w dodatku ordynator w tym szpitalu i od 20 lat, tak jak mówi ten jej partner, codziennie, nie że
okazjonalnie, tylko ta okazja jest codziennie, nadużywający alkoholu, a potem upijająca się też opowiadał takie różne rzeczy drastyczne z tego ich życia, że no a potem ratująca się też lekami jakimś, żeby funkcjonować, ale funkcjonująca, tak, czyli ma 50 lat skończone, jest ordynatorem, zarabia pieniądze, funkcjonuje na zewnątrz, jest cenionym lekarzem, pracownikiem, natomiast wewnątrz, w rodzinie, trzeci partner życiowy, drugi mąż, trzeci partner życiowy i no i generalnie mówiąc brzydko, ludzie z zewnątrz widzą, że i teraz partner przychodzi do mnie, żebym ja jakoś pomógł. Ja mówię, no nie da się pomóc komuś, nie da się pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce, tak? I to jest taka sytuacja była też ze mną, mi chcieli koledzy pomóc, nawet wysyłali mnie na terapię w Poznaniu jakieś tam w tych latach 88-9, byłem chyba dwa razy, czy 91 na pewno byłem na terapii, nawet gdzieś tam w Gnieźnie na tę terapię byłem wysyłany. To nie dawało skutku, bo ja nawet odbywając detoks 3 czy 4-dniowy, to się zdetoksykowałem i było okej, tak? Taki detoks sobie umiałem zrobić w domu sam, czyli się wypłukałem sobie te metabolity alkoholizmu. A taka najbardziej znana metoda to chyba lekarze, to właśnie wśród lekarzy to słyszałem. Tak, że tam glukozę, tak? Sam się zdetoksykowałem. I a to prawda, że się glukozę tak wszykuje jakoś w jakąś gawkę? Glukozę, no trzeba płyn, trzeba wypłukać ten aldehydozowy, który powoduje te nieprzyjemne skutki, tak? Glukoza. Czyli lekarze jednak paradoksalnie, mimo tego właśnie, znaczy świadomość mają pewnie większą, natomiast dzięki dostępności takiej metody i pewnie innych metod mają łatwiej, znaczy do czego zmierzam, że mogą mieć ten mechanizm takiej iluzji, jeszcze ma większe pole do popisu, bo łatwiej jest się po prostu naprawić, nie? Czy potrafią świetnie racjonalizować, zaprzeczać i sobie w cudzysłowie pomóc na te przykre objawy zatrucia aldehydem octowym de facto, no tak, po nadużyciu alkoholu. Potrafią to wypłukać i funkcjonować dobrze, ale to nie jest leczenie, to jest doraźne. Ja wiem, tylko mówię, doraźne, że to jakby chcę pokazać, bo taki przeciętny Jan Kowalski, no to jak pije, to na początku to się zaczyna klinować na przykład, tak, co oczywiście nie jest żadnym lekarstwem. Tak. A nie wiem, teraz są wynalazki typu jakieś tam tabletki, które mają niby pomagać, nie wiem czy to działa, czy nie działa, albo nie wiem, ibuprom na ból głowy można łyknąć ewentualnie i wypić dużo wody, nie? Ale lekarz ma całe narzędzia, żeby się jeszcze świetnie, jeszcze lepiej skutecznie zamaskować, jeszcze lepiej udawać, że jest wszystko w ogóle świetnie i z uśmiechem na ustach przyjmować pacjentów, tak? Tak. To dramat jeszcze większy, no, znaczy nie wiem czy większy, ale... Ma to krótkie nogi, nie? U mnie miało na tyle krótkie nogi, że funkcjonowałem tak do roku 2001 i w roku 2001 po iluś tam zmianach miejsc pracy, już nie pracowałem w Poznaniu, w Centrum Onkologii i też, ja mówię, mój umysł sobie tak potrafił to zracjonalizować, że nic się nie stało. Tak? Teraz nie będę pracował już w Centrum Onkologii w Poznaniu, tylko będę pracował w Zielonej Górze, bo też tam byłem. Będę pracował jako lekarz rodzinny, będę pracował w Rawiczu, będę pracował w Miejskiej Górce jako lekarz i właściwie nic się nie stało. Tak sobie to racjonalizowałem. Natomiast nie widziałem tego, że to jest zasadnicza różnica, że moim celem była i sprawiało mi to niesamowitą przyjemność. Pomoc absolutnie z górnej półki specjalistyczna. Zakładanie korków radowych do szyjki czy pod szyjkę macicy to jest procedura specjalistyczna. Tak? Ja z tego świadomie sobie tak ten mój umysł to zracjonalizował, że nic się nie stało. Teraz nie będę już tak specjalistycznie pracować, ale będę też pomagać ludziom, na przykład jako lekarz na poziomie medycyny rodzinnej, co nie jest, nie ma nic złego. No to jest klasyczny złego, mechanizm iluzji złego, zawsze, tak? Minimalizowanie przede wszystkim. Tak, jeżeli ktoś chce, wiesz, być lekarzem rodzinnym i czuje takie powołanie, to świetnie, niech będzie i to jest bardzo dobry zawód, bardzo dobrze, ale ja
nie widziałem tego, że spadłem. Spadłem, to był totalny upadek, czyli mówiąc inaczej, byłem tu, tak, młody lekarz, onkolog, radioterapeuta w oddziale ginekologii onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii i spadałem z tej pozycji, leciałem do poziomu, po drodze oczywiście zahaczając się gdzieś tam o różne procedury, spadłem do poziomu bycia lekarzem rodzinnym na wsi i robienia takich procedur, które są no, bardzo ważne z punktu widzenia medycyny, ale no, są jak gdyby no, w porównaniu z tą specjalistyką. Inny prestiż, to masz na myśli. To są jak gdyby, to był czysty mój upadek, tak? Z dużego, wysokiego konia poziomu spadłem do takiego poziomu i się kręciłem w takim kręgu, jak mnie potrzebowali, to mnie wynajęli do jakiejś pracy na poziomie medycyny rodzinnej, jak nie potrzebowali, to nie. Czyli idealnie mamy tą ścieżkę, gdzie jesteś na górze, spadasz, jesteś na dnie i siedzisz na tym, nie jak w takim długo kotle. Długo siedziałeś w takim kotle, szukając pracy w Zielonej Górze, gdzieś tam na granicy z Niemcami, pracując tam gdzieś, będąc zatrudniany przez jakieś samorządy jako lekarz, tak nawet w firmie farmaceutycznej, tam się gdzieś zahaczyłem w tej Zielonej Górze, ale to był dla mnie ten etap, gdzie byłem w tym takim kręgu zaklętym i nie mogłem się z tego wydostać. Wydostanie się było tylko jedno, zacząć trzeźwić, tak? A ja bez przerwy albo piłem, albo kombinowałem, jak tu napić się, tak żeby inni nie widzieli, że ja piję, tak? I tak to kombinowałem, że przekombinowałem na tyle, że ja się w międzyczasie ożeniłem. I tak przekombinowałem, że pewnego dnia, było to 10 maja 2001 roku, poszedłem, kupiłem sobie piwo w sklepie na wsi, w Starym Sielcu, u siebie na wsi, celowo to mówię, bo ta miejscowość jest dla mnie ważna. I mnie znaleźli rano, ja piłem wieczorem w tym sklepie. Rano ludzie, którzy jechali dojść krowy do obory, widzieli, że ja leżę i nie wiedzieli, czemu leżę. Jak w Polsce leży człowiek na ulicy czy przy szosie, bo to nie jest ulica, to jest zwykła droga tam. Leżałem na takiej ścieżce pieszej, to leży, a Maciej się napił, a nie chcę poleży, nie chcę odpocznie. Mhm. Ale jechali z powrotem po raz drugi, ja dalej leżę, dotknęli mnie, nie rusza się. Zadzwonili po pogotowie, po asystentki tam, bo to jest taka placówka naukowa, zakład doświadczalny, po tego pogotowie, nieprzytomny, źrenice nierówne po obu stronach i kłopot i diagnoza, że jest to no, uszkodzony mózg po prostu, nie? I to był ten moment, kiedy ty się po prostu podniosłeś i uświadomiłeś sobie, że co, że nie ma innej możliwości, że albo co, albo trumna. Ja nie podniosłem się tam. No. Mnie przewiozło pogotowie. I ja mówię, podniosłeś się w głowie, że dotarło głowie do się, ciebie. W głowie to się podniosłem, zacząłem sobie zdawać sprawę, co się w ogóle stało w drugim roku. Aha. W drugim roku pobytu w szpitalu na rehabilitacji, kiedy zaczęła wracać świadomość, ja zacząłem myśleć w ten sposób, że i do mnie terapeuci, rehabilitanci mówili, przecież pan jest lekarzem, jakim onkologiem. To wtedy zaczęła wracać świadomość, że ja nie, pacjentem to ja jestem, ale ja powinienem być po drugiej stronie biurka jako lekarz, a nie pacjent. Tak? I wtedy zaczęła się odbudowa całego Macieja Frąckowiaka, łącznie z odbudową tej kości czaszki, drugą trepanacją, wszyciem tego, zrobieniem porządku z moją głową, w sensie naprawa czaszki, implant i tak dalej, rozwój, nauka wszystkiego, czyli liczenia, czytania, pisania, chodzenia, jeżdżenia na rowerze, poprzez różne szkolenia zawodowe, poprzez zatrudnienie mnie w 5 roku od wypadku, także nie straciłem prawa wykonywania zawodu, poprzez szkolenia, poprzez ścieżkę z Gorzowie, zatrudnienie mnie jako konsultant, poprzez onkologię na Szamarzewskiego, zatrudnienie, poprzez bezrobocie, bycie bezrobotnym, poprzez korzystanie z tego zasiłku, z tej procedury aktywizacji zawodowej, poprzez wysłanie mnie na szkolenia
do Warszawy, to udział izb lekarskich, czyli samorządu lekarskiego, który widział, że ja zdrowieję, że ja chcę być zdrowy, że moja aktywność pozwoli mi na to, że ja wrócę do pracy. Dostałeś trochę drugą szansę od środowiska też swojego. Drugą szansę dało mi też środowisko, duże wsparcie ze strony środowiska. Nagroda, którą wręczył mi pan prezes Radziwiłł za te pamiętniki. A pokaż mi tutaj tą książkę. Tu jest to. Nie, to jest ta. Tam leżą pamiętniki lekarzy. Widzisz, taka gruba, druga odleży, gruba, najgrubsza, tak. Tę książkę, to jest data wydania też napisana jakaś tam, nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale tę książkę, ja był ogłoszony konkurs na pamiętniki lekarzy. Lekarze tam z całej Polski pisali jakieś próbki swojej twórczości. W tym napisałem ja i napisałem jeden rozdział, taką próbkę. Potem mi ktoś tam zadzwonił do mnie i poprosił, żebym napisał jeden rozdział. Napisałem ten rozdział i dostałem specjalną nagrodę, specjalne wyróżnienie za ten mój rozdział. Nagrodę od pana prezesa Radziwiłła, wtedy był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, wręczył mi tę nagrodę i to mnie zdefiniowało. Tak? Wręczenie tej nagrody powiedziało mi, uświadomiło, jesteś lekarzem. Niepełnosprawnym, ale lekarzem. Do tego, żeby być lekarzem, nie musisz biegać, nie musisz chodzić po górach, nie musisz być tenisistą. Masz mieć tylko otwarty umysł. Otwarty nie na siebie, na pacjenta. Bo ten pacjent będzie cię potrzebował. Nie kasa, nie to, tylko pacjent. I tak się też stało. I od momentu, kiedy dostałem tę książkę, zacząłem się kształcić w ramach pomocy psychologicznej w Warszawie i zacząłem pomagać ludziom, nie zwracając tak za bardzo uwagi na to, ile zarabiam, czy zarabiam, tylko liczył się fakt, że jestem potrzebny, tak? Bo tych ludzi, którzy do mnie dzwonili i pytali, a jak się czujesz, a jak ty to zrobiłeś, a ja nie umiem czytać, a jak sobie poradziłeś z tym, a jak sobie poradziłeś z pisaniem, a jak z chodzeniem, a teraz wejdziesz na rysy, no nie wejdę, no to jak sobie radzisz z tym? I takie telefony mnie stawiały, mało że mnie stawiały do pionu, to ja mówiąc, będąc w dialogu, w kontakcie, w jakiejś relacji z tymi ludźmi, im pomagałem bardzo, tak? Też się zdefiniowała sytuacja moja, dlaczego ja miałem uraz czaszka mózgowy, tak? I ja sobie sam w końcu odpowiedziałem, że ten uraz miałem dlatego, że byłem tam na tej wsi po to, że musiałem celowo mówię, kupić piwo, bo bez wypicia tego piwa bym chyba tak się trząsł, żebym nie wytrzymał przejść pieszo do domu, tak? Czyli uzależnienie, tak? Zgłębiałem wiedzę o uzależnieniu, stąd szkolenia w Warszawie z pomocy psychologicznej, z uzależnienia. Ktoś mi zaproponował jakieś zebranie szkoleniowe, gdzie myślałem, że ja będę się szkolił. Okazało się, że był szef higieny w Poznaniu, pan profesor Marcinkowski. Ja tam powiedziałem parę słów i po tym moim tam wypowiedzi za chwilę otworzono mi przewód doktorski w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i no i po prostu zaczęło się nowe bajkowe jak gdyby życie. Trzeźwe życie. 19 lat. A przyszedłeś taką drogę, że po wyjściu, po tym swoim urazie, po wyjściu ze szpitala, przyszedłeś regularną terapię wpierw? Czy w ogóle przychodziłeś terapię taką regularną uzależnień? Nie, ja byłem na terapii uzależnień. Ta terapia uzależnień mi się... Oczywiście tam miałem... takie w ramach tej mojej rehabilitacji, to były takie tematy z psychologami robione, które były terapiami i stawiały mnie w pozycji takiej, że musiałem zdefiniować sobie straty, jakie ja poniosłem, tak, i określić, co dalej, tak, ze mną, w świetle tych strat, tak, które mam i które mi się gdzieś tam wytworzyły. Natomiast na takiej typowej terapii, jakie ja teraz zalecam ludziom, czyli diagnoza po tych szkoleniach, teraz jestem psychoterapeutą terapii uzależnień, oprócz tego, że jestem onkologiem, czyli diagnoza, propozycja leczenia, plan leczenia, plan terapii, leczenie, 2 lata, czy tam 1,5 roku, w ośrodku stacjonarnym, zamkniętym, otwartym, półotwartym, izolacja, rodzina,
grupa terapeutyczna, grupa anonimów alkoholików, grupy wsparcia. To wszystko ja dzisiaj wiem, natomiast ja tego nie przeszedłem, bo ja tak nie przeszedłem tak zero-jedynkowo. Natomiast cały ten proces powrotu do stanu, może nie zdrowia, ale świadomości, był tak robiony, że mi dawkowano po kolei takie bloki tematyczne, gdzie ja identyfikując się, rozwiązując zadania, jak gdybym był w terapii, czyli de facto byłem w jakiejś terapii przez prawie półtora roku. Ostatnio tak rozmawiając z dwiema chyba albo trzema osobami, które już są w terapii, ale jeszcze jej nie skończyły, albo są już, ale są już tak bardziej pod koniec, są świadome jakby i doceniają to, co się wydarzyło i żyje im się w tej chwili dobrze. Natomiast jak rozmawiam z nimi, z tymi osobami, to wszyscy chyba na początku największym strachem przed pójściem, jakby poza wstydem, nie? Tym największym strachem przed pójściem do jakiejś przychodni, do terapeuty, żeby uzyskać pomoc, jest takie myślenie, jak to kurczę, ja się już nigdy nie napiję. I to jest jakiś taki, ja też sobie próbuję sięgnąć swoją pamięć, że mnie to też kiedyś paraliżowało, taka perspektywa, że odstawiam alkohol i nie będę go pił, no w domyśle nigdy, nie? Jakbyś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, po prostu, czy jest się w ogóle czegokolwiek bać, nie? Wydaje mi się, że ja mam to zbudowane tak, że... Bo powiem po sobie. Dzisiaj nie chcę być jakiś, staram się zachowywać pokorę wobec tej choroby, bo wiem, że ona jest bardzo złudna i można łatwo się dać omamić i zbłądzić. Natomiast nie widzę, jak patrzę na rzeczy, które mi się w życiu dzieją, różne są, nie jest tak, że całe życie jest kolorowe, nie? Bo są rzeczy fajne, są rzeczy trudne. Ale nie wiem, co by się musiało stać, żebym ja wrócił do picia, bo ja już mam historię na koncie, że po pierwszej terapii, po 3 latach ponad wróciłem do picia. Wiem, że mi to kompletnie nic nie dało na plus, poza tym, że wpadłem bardzo szybko w ciągu miesiąca, byłem na wyższym poziomie jeszcze uzależnienia chyba niż wcześniej. To teraz nie widzę jakby takiego pola, gdzie ten alkohol by mi miał cokolwiek dać, nie? Takiego... A jest to zwykła trucizna tak naprawdę, nie? To jest jakaś zwykła trucizna. Ale ty do tego podchodzisz w sposób taki świadomy. No dzisiaj, no, dlatego chciałbym jakoś dotrzeć do ludzi, którzy, wiesz, dzisiaj są w takiej sytuacji, że mają absolutną już świadomość, że to ich picie jest beznadziejnie niewłaściwe, że właśnie budzą się rano, codziennie sobie obiecują, dzisiaj wieczorem już się nie napiję, a mimo to mija tak kilka godzin, wracają do domu i otwierają butelkę i piją znowu i znowu się, i wiesz, i są w tym takim korkociągu trochę. I boją się tego, mam wrażenie, że największa obawa to jest właśnie to, że taka świadomość, że ten alkohol nagle będzie odstawiony i go ma już nie być. Nie? No tak, ale nagłe odstawienie jest konieczne, nagłe takie przerwanie tego, czyli pozdrowienie sobie, przynajmniej ja tę granicę miałem postawioną przez, mówię, siłę wyższą, opatrzność, albo przez, mówiąc zero-jedynkowo, przez to, że miałem uraz czaszkowo-mózgowy, tak, czyli tu została postawiona radykalnie, absolutnie, totalna granica, dotąd piłeś, wypiłeś to piwo i koniec, jest czarna dziura i teraz zaczynasz od nowa, tak? Dobrze, pytam się inaczej, bo mi chodzi o taką rzecz, czy dzisiaj na przykład widzisz jakieś momenty w swoim życiu, kiedy wydaje ci się, że chciałbyś się napić przy alkoholu? Znaczy, na pewno... Nie mówię o głodach alkoholowych, które się może pojawiają jakieś, nie? Tylko takie, czy myślisz o tym, że mogło być alkohol, ja mam czym coś przewartościowane mógł ci dać? Tak, że każda próba, oczywiście, że pamiętam dokładnie, jak bardzo, ile dzisiejszych moich problemów kieliszek by rozwiązał, tak? Czyli takich stresów, spotkanie u wojewody, które wychodzi nie tak, jak ja chcę. Jestem w stresie, bo sobie narobiłem w swoim umyśle. Zrobiłem sobie plan, że po tym spotkaniu wyjdę i załatwię dotację na budowę mojej kliniki, tak? A to nie wychodzi, tak? Nie wychodzi, tak? Wychodzę z tego spotkania zdołowany, zmasakrowany, tak? W
Przygotowałem się do tego spotkania super dobrze. Wszystkie papiery zrobione, wszystko zrobione, obiekt jest, a wychodzę zdegradowany. Nie osiągnąłem celu, tak? Założonego celu nie osiągnąłem. No i pierwsza rzecz to jest, muszę znaleźć sposób, żeby dać ulgę sobie temu stresowi, tak? Czyli najprostszym sposobem jest pojechanie do najbliższego baru, sklepu, knajpy albo sklepu stacji benzynowej, kupienie sobie dawki alkoholu i ulga będzie, bo ja pamiętam, że tak to zawsze funkcjonowało. Stres mijał, ulga była absolutnie... No tak, tylko że to jest takie leczenie uczucia, emocji. Błyskawiczna ulga była, tak? No tak, tylko że czyli to nie rozwiązuje problemu, który jest, nie? To mało nie rozwiązuje problemu, to tworzy nowy problem, tak? Jeżeli ja nie piłem, pamiętam, po prawie 2,5 roku, już byłem między jednym szpitalem a drugim, tak? Też miałem taki stres, bo coś mi tam nie wyszło, tak? I wiedziałem, że ulgą, rozwiązaniem będzie ta nawet nieduża dawka, mała dawka alkoholu, tak? Będzie ulgą, tak? Ale to funkcjonuje, to jest głód alkoholowy, tak? I znalezienie tego rozwiązania, tak? I jeżeli ja to przerobiłem w ciągu, nie wiem, 15 czy nawet 30 minut, przerobiłem sobie błyskawicznie zysk z tego, że ja się napiję i strat, wręcz sobie rozpisałem, to tu będzie zysk, a tu będzie strata. Co ja zyskam, wypijam, zyskam ulgę, ale na jak długo? Na 5 minut, może na dzień. A strata będzie się ciągnęła przez i problem wróci. I wróci ze zdwojoną siłą, tak? I jak sobie to zbilansowałem, trwało to raptem, no nie wiem, może 15 minut. Mówię, no to ja bym był, ale głupi, żebym sięgnął po taki prosty środek, tak? Po taką prostą metodę. To jest tak, że ja byłem w tych moich terapiach powrotu uczony takiego myślenia, że wszystko jest związane z jakimś przyczyną i jakimś powodem, że coś się dzieje, tak? I nigdy nie postępuj zbyt pochopnie, tak? A pochopnie, najprostszy sposób dania sobie ulgi, to jest dawka alkoholu, tylko że tu już się obudziła pamięć. Za jedną dawkę alkoholu, za jednym kieliszkiem, poszedłby drugi. Poszłaby może ta ćwiartka, którą bym kupił, tak? Pewnie pojechałbym po następną. Obudziła się pamięć, jakie ja miałem problemy z prawem jazdy po pijaku, tak? Jak uniknąłem wypadku. Jaki miałem olbrzymi wypadek, gdzie mi się absolutnie nic nie stało, na Zakopiance, tak? Jakie miałem wypadki gdzieś tam, takie gdzieś w mieście, przewrotki, jakieś upadki, jakieś kontuzje głowy. Ile razy to było? To było wszystko po pijaku. Więc po co ja mam teraz próbować sobie dać ulgę, wprowadzić się w dobrostan, no, który będzie tylko... No, masz doświadczenie, masz do czego odwoływać, to jest bardzo ważne, nie? A tak. Powiedz mi, czy jak sobie radzisz z takimi sytuacjami stresującymi, oprócz tego, że sobie to racjonalizujesz i sobie tłumaczysz? Ja sobie każdą sytuację. Ktoś to jest, bo ty masz ograniczenia jakieś ruchowe związane z tym, co się wydarzyło, nie? No ja sobie uprawiam sporty różne, ja sobie biegam, chodzę sobie na siłownię, i tak, rozładuję tym emocje, tak jak ja, buduję tak sobie jak psychikę, a ty co robisz? To tak jak ja. Ja przede wszystkim mam mój zeszyt, w którym zapisuję sobie i mówię stres, sytuacja stresowa, rozwiązanie dawki alkoholu albo przepracować to tak. I sobie piszę, tak. Ja w ramach mojej rehabilitacji miałem naukę czytania i pisania, tak. I wtedy zacząłem pisać litery abecadą, tak, nie? I jak się nauczyłem to abecadą pisać, potem... Od nowa. Tak, od nowa, od zera, tak? A, B, C, tak pisałem tu, A, B, C, D i potem dobierałem, jak to było A, no to L, no to szukałem tego L, gdzie jest A, tu napisałem A, tu jest L, no to L, A, z powrotem, ma i takie proste rzeczy układałem z tych liter, tak? Ja się nauczyłem czytać, pisać, dostałem tę nagrodę od prezesa czy ministra Radziwiłła i okej, umiem czytać i pisać, ale do dzisiaj zapisuję sobie
takie swoje stany emocjonalne, które są jak gdyby, ja sobie... To jest taki dzienniczek uczuć, tak. Coś takiego. Prowadzisz to go po 19 latach. Dzisiaj to możemy nazwać dzienniczek uczuć. Boże, tak. Ja wiesz co, ile ja znam osób, znałem na jednej, na drugiej terapii, które no, gdzieś na każdym etapie, prawie każdy dostaje taki dzienniczek od terapeuty swojego, prowadź ten dzienniczek, nie? Tak. I wszyscy mają, znaczy wszyscy, większość ludzi ma masę wymówek, że nie ma czasu, że się nie chce, bo to najlepiej robić codziennie, a ty to robisz po 19 latach. A ja to robię od roku, od momentu, kiedy nauczyłem się, masz tę książkę, przeczytaj tę książkę, ja tę książkę daję tobie, tak? Przeczytaj sobie, tu jest to napisane, jak ja się uczyłem, układałem zdania z tych liter i ja piszę to do dzisiaj, tak? Dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest napisane, mam spotkanie z tobą i tam nie ma takiej analizy, bo ja już mam gdzieś tak ustawione, że to spotkanie, ja nie wiedziałem, czy tu ustawisz jedno światło, drugie światło, trzecie, czwarte, piąte, kamer, ile będzie, tego nie wiedziałem, ale tak sobie wyobrażałem, że tak to będzie i sobie zrobiłem coś takiego, no piękne, coś pięknego będzie się działo, tak? No. Słuchaj, nawet jednego przekleństwa nie wypowiedziałem chyba, jesteś świadkiem. To fragment dla mojego brata, bo mój brat wie, jak się ze mną współpracuje i jak ja na planie zdjęciowym, kiedy są ludzie, którzy się na tym znają, nie? Bo zawsze są operatorzy, jeden, drugi, kilka osób i oni się tym zajmują. I wie, jaki jestem nerwowy w sytuacjach stresujących, właśnie takich jak ustawienie kamer i światła, bo się nie znam o tej robocie, nie? Bo jakby ja jestem od czegoś innego, ale też to właśnie robię, żeby się trochę mierzyć ze swoimi słabościami, ograniczeniami, nie? Ja w ogóle, teraz jak patrzę trochę na, no jedno doświadczenie mojego jednego zapicia mam takie i staram się z niego czerpać cały czas, że to takie trzeźwienie w ogóle, nie? Takie, żeby fajnie żyć, że nie to, żeby siedzieć na tym dupu, tak zwanym dupościsku, nie? I po prostu nie pić alkoholu, tylko żeby czerpać z życia, ile się tylko da, żeby być szczęśliwym, być zadowolonym i tak dalej. Ja uważam, że trzeba się rozwijać i nie chodzi mi wcale o to, że trzeba być ciągle w terapii i ciągle sobie wbijać, nie wiem, książki czy tam literaturę o uzależnieniach, o terapii i tak dalej. To może być cokolwiek, nie? To może być nauka języka, to może być nauka czegokolwiek, to może być próba na nauczenie się usługi kamer, żeby cały czas stymulować przede wszystkim swoją głowę, żeby sobie wyrabiać taki... No poczucie takiego zadowolenia z samego siebie, nie? Kurczę, dzisiaj zrobiłem fajną rzecz, nie? Mieć cele i realizować tak. Się, nie? No. No, u mnie jest podobnie, bo tego muszę zrobić te pewne rzeczy, które wynikają z kontraktu z NFZ-em, które są, tak? Czyli nie, no każdy ma jakąś pracę i musi się utrzymać, wiadomo, nie? Natomiast jak jest taki, zawsze to było, tak? Zawsze jeździłem do szpitala, od rana do pacjenci, po południu pacjenci, tak? W tej chwili jest też kontrakt, czyli pacjenci, ale jest cała ta przestrzeń, która jest niezagospodarowana i która byłaby obszarem, gdzie być może bym chciał sobie ulżyć, zapijając coś tam, co jest stresem, tak? Natomiast w tej chwili mam przewód doktorski, czyli jak gdyby to jest kolejny temat, spotkanie z tobą, to jest kolejny temat, jakiś projekt z marszałkiem województwa, kolejny temat, tych tematów jest jak gdyby, no, cały multum. Ja mam też fundację, która funkcjonuje, jakieś projekty unijne, które musimy robić, czyli nie mam czasu na to, żeby usiąść i powiedzieć, to wszystko już zrobiłem na dzisiaj, to się teraz napiję, tak? Przy czym, jeżeli mam czas taki, który byłby czasem wolnym, tak, który nie wiadomo jak zagospodarować, to dużo sobie czytam takich różnych medytacji, dużo czytam tych medytacji takich też z wynikających z pewnych szkoleń, czy pewnych faktów, które są gdzieś tam zapisane w Ewangelii, przy czym nie jestem jakimś tam ortodoksyjnym katolikiem, czy biegającym do kościoła co chwilę, tak? Ale lubię tak pomyśleć o filozofii, o tych różnych rzeczach, które
się dzieją, a których my nie mamy czasu, żeby się nad tym zatrzymać, nie mówiąc o pochyleniu, tak? Czyli gdzieś tam szukam takich, taka na przykład jest terapia Simontona, taka jest terapia Gestalt, tak? Te rzeczy, które jak gdyby są potrzebne mi zawodowo, ale też rozwijają w poszukiwaniu różnych sposobów radzenia sobie ze zwykłą codziennością, z prozą życia, tak? Jeżeli obiecuje mi ktoś, tak, wejdę w spółkę z panem, otworzymy klinikę tu i będzie to za pół roku, to ja mówię, okej, zróbmy te procedury, ale czy to wyjdzie, nie wiemy i nie przywiązuje się do wyniku, tak? Absolutnie zero przywiązania do wyniku. Życie na tu i teraz, dziś, teraz jest rozmowa z tobą, jest okej. Po tej rozmowie pewnie pojadę do fabryki formy, reklama siłowni. Pojadę do tej siłowni. Będę ćwiczył na jeżdżę regularnie i będę ćwiczył i będzie okej. I dzień się skończy tym, że wieczorem o godzinie 23 otworzę moje pamiętniki, zapiszę dzień zrealizowany, zdarzyło się to, to i to. Przyjął Marek, było tak przyjemnie. Powiedział to i to, to jest kształtące dla mnie, to nie jest kształtące dla mnie, a to jest okej, a to nie jest okej. I dzień będzie załatwiony, tak? Z tego dnia, jak z każdego innego, ja wyniosę, jak go zbilansuję, wyniosę tyle rzeczy na plus, tyle rzeczy obojętnych, tyle rzeczy na minus, a tyle rzeczy najwięcej, to jest zwykły śmietnik, tak? I to jest życie, które jak gdyby nas wszystkich, to jest nasze życie, my tak wszyscy żyjemy, tak? I z tego całego bałaganu wyciągnę najbardziej esencjonalne, wartościowe rzeczy dla siebie i staram się je zapamiętać i to wróci gdzieś, nie wiem, za może jutro, może za miesiąc, może za trzy miesiące i może mi taka jeden komunikat, czy jedna informacja od ciebie, czy od osoby, o której ty powiedziałeś, czy chciałeś powiedzieć, czy mówię, to otworzy zupełnie nowy temat i nową przestrzeń do mojego funkcjonowania. Tak to sobie żyje. Czyli na pewno. No to miło. No mam nadzieję, że jakieś plusy będziesz miał z tej naszej rozmowy, więcej niż minusów. Choć te minusy też są pewnie ważne, żeby się móc odnieść, nie? Bo takie nieprzyjemne doświadczenia budują czasem nawet bardziej chyba niż przyjemne, co? Nie zrozumiałem teraz. Mówię, że takie nieprzyjemne doświadczenia, czasem jakieś negatywne, jakieś takie. Nawet potrafią budować lepiej chyba czasem niż takie pozytywne, nie? Znaczy te negatywne trzeba przepracować. Ja przepracowuję wszystko, tak? Czyli spotkanie, ja zostało. To jest na świeżo. To jest też przepracowanie tego, czyli to moje przepracowanie tego, że mi odrzucono 3 projekty unijne, to przepracowuję to w tej chwili, tak? Zostało to odrzucone, nie z mojej winy, z winy pani, która pisze te programy, też nie do końca, z winy nie do końca dobrego przepływu informacji, ale ani ja, ani ta pani, ani pani, która to odrzuca, nie zrobiła czegoś specjalnie po to, żeby mnie dokuczyć. Po prostu takie są fakty, takie jest życie i taki jest świat. I teraz nie warto, żeby wyciągnąć po prostu wnioski, jakby nie mieć tego, nie jest, brać sobie, nie wyciągać żyletki, nie ciąć sobie żył. Taki nie, wniosek mi się pojawiał w trakcie tego spotkania, gdzie projekt, trzy projekty są odrzucane. Mówię, no to i automatycznie, to jest mój optymizm taki wrodzony po tych różnych szkoleniach, tak? Mówię, kurczę, no to jak, i konkluzja jest taka, że ponieważ teraz jest gdzieś tam ten koronawirus jeszcze szaleje, mamy ograniczenia w kontaktach. Pani, która nas konsultuje z Urzędu Wojewódzkiego, powiedziała, to spotkajmy się za miesiąc. Pomogę panu napisać nowy program. Zrobimy nowy projekt i przy nowym otwarciu na pewno pan dotację dostanie. Czyli ja muszę po prostu uzbroić się w cierpliwość, co dla mnie alkoholika jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, choć niepożądane, ale summa summarum to jest... Cierpliwość, słuchaj, powiedzieć sobie,
nie siłować się z tym, z cierpliwością się nie siłuj nigdy. Trzeba się nad nową szansą skupić. Nie muszę się skupiać. Trzeba akceptować świat po prostu. Akceptuję, akceptacja tego, na co nie mamy wpływu. Dla mnie to jest takie słowo klucz w ogóle, akceptacja jakby w procesie, nie? Że takie z koniem się nie ma co kopać, nie? Tak. Po prostu. Trzeba odpuszczać, trzeba umieć odpuszczać, nie? Nie wyszło, no. Odpuszczać to siłowanie na tu i teraz, tak? Ale nie odpuszczać celu, który ja mam. Rozgadałem się, panie kolego. Nie, no dobrze, dla mnie to jest taka dobra lekcja, bo wiesz co, to co wspomniałem tutaj, jak przyjechałem, że od jakiegoś tam, od jakiejś dłuższej chwili mi kiełkuje ta psychologia i właśnie, żeby zostać tym terapeutą może, że to jest taka na przyszłość jakiś sposób na takie wartościowe życie, nie? Bo to fascynowało mnie już wiele lat temu. Dziś o tym zapomniałem, ostatnio mi to wróciło znowu, natomiast miałem takie myślenie, kurczę, mam 42 lata, żeby zrobić pełną magisterkę, no to 5 lat muszę zrobić, tam jeszcze rok później tego szkolenia, no to będę miał 48, nie? A siedzę teraz przed facetem, trochę bardziej dojrzałem ode mnie, który buduje klinikę i jakby i ty nie masz problemu, żeby poczekać kolejne pół roku, rok, a ja się wiesz, zastanawiam czy mi się chce studiować, nie? Ale jestem załamany. Generalnie to było tak, że ja myślałem, że ja wrócę i też taki moment był, że poszedłem, ja otworzyłem gabinety, mam gabinet tu w mieście, w dobrym punkcie, ale miałem tych gabinetów 8 i te gabinety tam miały być onkologia kliniczna, wystąpiłem o kontrakt na to, czyli piękna onkologia kliniczna mogła być, tak? Psychoterapia uzależnień, 3 gabinety. Chirurgia jednego dnia, onkologia kliniczna i ginekologia. To miało wszystko być, obiekt był przygotowany, nie dostałem kontraktu. No załamany byłem jak stąd do Kanady po prostu. No. Ale nie potrzebowałeś się napić, tylko przeżyłeś to po prostu. Ja myślę, że ja nawet nie pomyślałem o tym, ja mam taki kod w tej mojej głowie zrobiony, że napicie się to tylko mnie pogrąży, a niczego nie rozwiąże. I teraz, ponieważ ja medycznie wiem, co to jest stracić przytomność, tak? Ja medycznie wiem, co było uszkodzone w moim mózgu, tak? Medycznie też wiem, w którym miejscu jest taka część, która się nazywa pień mózgu, tak? Medycznie wiem, dlaczego ja się nie chciałem wybudzić. Medycznie, anatomicznie wiem, która część mózgu to jest ten pień mózgu, która ta część mózgu była uszkodzona i jakie były szanse na medycznie, nie mówię o żadnej tam snuciu jakichś irracjonalnych teorii, tak? Medycznie wiem, jak było blisko do tego, żebym ja się, nawet jeśli się obudzę, to nie wrócę do sprawności takiej, że będę jeździć na nartach, na łyżwach, na wrotkach, na rowerze, chodzić po górach, mogę nie wrócić do tego. I w ogóle mogę nie wrócić do świadomości takiej, że będę mógł otworzyć przewód doktorski. Tak? Ja wiem, że stąd tak długo byłem w tym szpitalu i dlatego mi tak długo nikt nie powiedział w cztery oczy, zero-jedynkowo, że pan jest po takim wypadku, że szanse na pana samodzielny oddech, czyli bez respiratora, są, no nie wiem, 30%, 10% do końca życia na respiratorze. Aha. Potem go odłączyli, nie wiedzą, czy będę oddychał samodzielnie, czy nie. To było chyba po wyjęciu tych wszystkich rur, po iluś tam 3 tygodniach. Także to była duża niewiadoma, tak? A gdzie doktorat, tak? A gdzie praca, a gdzie język niemiecki, gdzie... Ja byłem przecież na szkoleniu z medycyny paliatywnej w Niemczech i to byłem już po tym wypadku i to gdzie kto mógł przypuszczać, że ja na takie szkolenie pojadę, że ja tak wrócę, że będę mógł być po nagrodzie Radziwiłła dla człowieka niepełnosprawnego za pamiętnik, czyli inaczej mówiąc, nauczył się pisać i my mu damy pamiętnik, tak?
ale on się nauczył pisać, dali mu pamiętniki i za chwilę zrobili go pełnomocnikiem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, czyli nie zrobili sobie idioty pełnomocnikiem, bo ja odpowiadałem za coś. Nie? Czyli jak gdyby no, błyskawicznie poszedł jak gdyby taki rozwój, ale też rozwój duchowy. To już tak krótko. Lepiej ci jest teraz, czy lepiej ci było tam 30 lat temu, kiedy miałeś te, jak to nazwałeś, bajkowe życie, byłeś wybitnym, cenionym teraz onkologiem? Teraz mi jest lepiej. Teraz mi jest lepiej. W ogóle po wypadku jest mi lepiej. Teraz jest mi inaczej. Teraz widzę, wydaje mi się, że mam, zawsze miałem, mówili, takie szerokie spojrzenie na świat, na sztukę też. Miałem być artystą plastykiem, gdzieś tam obrazy. Ale dzisiaj mam takie spojrzenie, że potrafię widzieć więcej i zatrzymywać się w patrzeniu nad rzeczami, które kiedyś były tylko tłem, tak? A dzisiaj są ważne. Tak? Na przykład tu widzisz mi się taki obraz. To jest obraz z pleneru, który zrobił mój ojciec dla poznańskich artystów plastyków. Tak, za komuny to był plener. Tak? I ja zrobiłem koncert w Poznaniu i na tym koncercie była aukcja tych dzieł sztuki i co ciekawe, kiedy ja to robiłem, rektorem był profesor Berdyszak. A kiedy robił to mój ojciec 40 lat temu, to też rektorem był profesor Berdyszak, tylko jego ojciec. Nie? Czyli jak gdyby historia zatoczyła taki krąg, że i jeszcze zrobiłem to w hotelu Bazar Poznańskim, miejscu kultowym, a wieczór autorski mojej książki odbywał się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, czyli kolejnym miejscu kultowym. Koncert zrobiłem, Requiem Mozarta, zrobione w kościele Dominikanów, pełen kościół olbrzymi, dla za darmo artyści, muzycy z poznańskiej uczelni muzycznej pod dyrekcją pani Agnieszki Nagórki. No piękne wydarzenie. Te trzy rzeczy, te trzy wydarzenia artystyczne z górnej półki, zrobione przez człowieka absolutnie niepełnosprawnego, bez renty kiedyś, nie chodzącego, nie czytającego, nie piszącego na respiratorze. Te trzy rzeczy mnie definiują. A przewód doktorski otwarty, za chwilę zakończony doktor, to jest po prostu jakaś procedura, która jest przyjemna. No, to już jest taka formalność. No dobrze, to ja ci, wiesz co, gratuluję, no bo to rzeczywiście imponujące, że po tych przejściach tak się podniosłeś i tak wiele różnych ważnych rzeczy robisz. No ja życzę tobie, żeby ci się ta klinika udała i te wszystkie plany. A sobie życzę, żebym ja też może poszedł na te studia i zrobił te papiery, został terapeutą, może kiedyś będziemy razem pracować. Ale w Warszawie mamy piękne możliwości do... Ja tam ślubu z Warszawą nie brałem, więc jakby trzeba było się przenieść do Poznania, to czemu nie? To masz dobre możliwości robienia tego certyfikatu i tej psychoterapii uzależnień, tych szkoleń. W Czarnym Boże to jest ośrodek certyfikowany na Dolnym Śląsku i no, półtora roku, a praktyki u mnie w Poznaniu, w mojej przychodni, bo tam musimy mieć pacjentów, opisywać tych pacjentów, pracować z pacjentem, czyli możemy połączyć siły i jak gdyby realizować nasz wspólny projekt, który możemy nazwać Pogodne życie albo pogoda ducha. Zacznę, bo wczoraj szukałem intensywnie mieszkania swojego świadectwa maturalnego, nie mogę znaleźć, a to jest warunek, żebym na studia poszedł, a muszę to studia zrobić. Dziękuję ci, Maćku, bardzo. Bardzo mi miło. Dziękuję. Było.